Witam w grze na czas. A ze mną w studiu objawienie tego sezonu, napastnik RTS-u Miedzi Leszno, Przemysław Wojtkowski. Witaj, Przemku. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Wszyscy piszą o niesamowitej serii, którą masz za sobą. Powiedz, jak się z tym czujesz? Nie wiedziałem, że ktoś o tym mówi, ale... A jednak. Rzeczywiście właśnie skończyłem czytać sagę Wiatru i Pożogi i ta seria jest niesamowita, wiesz. Przerażająca wizja, inspirujące postacie, chociażby główna bohaterka, Evermis, nie? Evermis jest świetna i nawet muszę powiedzieć, że widzę takie małe podobieństwo między mną a nią. Przepraszam, Przemku, bo mnie chodziło o serię, twoją serię 10 meczów ze strzeloną bramką. Tak. Staram się nie myśleć o indywidualnych osiągnięciach. Chcę tylko dawać się wszystko na treningach i pomagać drużynie. To się ceni. A powiedz, Przemku, też byłeś zaskoczony tą szybką zmianą w pierwszej połowie? No chyba każdy był. No! Jak Evernis zgłasza się na ochotniczkę, żeby zastąpić swoją siostrę w Olimpiadzie Pomoru, no to ja miałem ciary! Wiesz, widzisz taki zwrot w pierwszej połowie książki i po prostu myślisz sobie, co będzie dalej. I zastanawiasz się, czy ja bym się zgłosił za swoją siostrę? I szczerze? Nie wiem. Przemku, bądź ze mną. Chodziło mi o to, że w ostatnim meczu wasz trener ściągnął skrzydłowego i wprowadził dodatkowego obrońcę w 10 minucie spotkania. Tak. Ja nie ustalam składu i taktyki, no to trzeba pytać trenera. Ja tylko chcę dawać z siebie wszystko na treningach i pomagać drużynie. Oczywiście. Czy ty, Przemysław Wojtkowski, piłkarz, czujesz się przygotowany do następnego meczu? Piłki nożnej. Między Miedzią Leszno a Zawiszą Choszczno, który będzie prawdopodobnie bardzo fizycznym pojedynkiem. No ale jaki najlepszy przyjaciel wykorzystał ją tylko jako element strategii do przetrwania w końcówce, no to była jakaś tragedia. Ja się czułem wykorzystany, jak się ona musiała. Przepraszam, przerwijmy, bo nikt mi tego nie puści. Bartku, możemy jeszcze raz od początku? Bartku!